Zatoka Neapolitańska, perełka Włoch. Cielskie morze, błękit nieba, oaza spokoju. A równocześnie jedno z najniebezpieczniejszych miejsc świata. Wszystko za sprawą Wezuwiusza górującego nad okolicą. To on zabił tysiące mieszkańców Pompejów. Na razie wygląda, jakby zapadł w sen. U jego stóp rozłożyła się 3-milionowa, tętniąca życiem metropolia, miasto sięgające korzeniami starożytności, które wie, pewnego dnia Wezuwiusz się obudzi. Nie wiemy kiedy, ani jak silna będzie erupcja, ale na pewno nastąpi. Jeszcze większe zagrożenie stanowi sieć niewidocznych wulkanów, na których stoi Neapol. Ich erupcja zagroziłaby nawet połowie Europy. To sąsiedztwo jednak nie odstrasza człowieka, który od tysiącleci docenia tutejszą żyzną glebę. Na tym lista niebezpieczeństw grożących Neapolitańczykom się nie kończy. Sycylijska Etna stale daje o sobie znać. Pobliski Stromboli w każdej chwili może wywołać tsunami, które zaleje miasto i jego okolice. Fala dotarłaby do Neapolu w 20 minut. Naukowcy prowadzą wyścig z czasem, próbując przygotować się na uderzenie olbrzymów. Etna produkuje rekordowe ilości siarki. Prowadzą badania pod wodą i na powierzchni. Czuwają dzień i noc, obserwując i analizując każdy szczegół, w nadziei, że zdołają przewidzieć gniew olbrzymów. Od ich czujności zależy życie milionów Neapolitańczyków. Neapol. Życie w cieniu wulkanu. Wezuwiusz. Owiany ciemną sławą, najbardziej znany wulkan Europy. W starożytności jego niszczycielski ogień zniszczył Pompeje. Potem region jeszcze wielokrotnie doświadczał jego gniewu. Dziś jednak to nie Wezuwiusza trzeba najbardziej się bać. Znacznie większe niebezpieczeństwo grozi 350 tysiącom mieszkańców na drugim końcu Zatoki Neapolitańskiej. Pod tą rozległą niziną kryje się dziesiątki wulkanów. Starożytni nazywali to miejsce Campi Flegrei, płonącymi polami. Na obszarze 100 km kwadratowych, na powierzchni ziemi i pod wodą, znajdują się tam aż 72 wulkany. Niewidoczne, bo pozbawione charakterystycznych stożków, są zaliczane do superwulkanów, 18 najgroźniejszych wulkanów Ziemi, których erupcje byłyby najtragiczniejsze w skutkach. Od pewnego czasu ta gigantyczna wulkaniczna ośmiornica wysyła pierwsze sygnały świadczące, że budzi się do życia. Jednym z dokładniej zbadanych kraterów kul flegrejskich jest Solfatara, wciąż niezwykle aktywna. Co dzień Ziemia wypluwa tu ponad 2,5 tysiąca ton dwutlenku węgla i siarki. Mauro Di Vito jest wulkanologiem. Zna to miejsce z najgorszej strony. Kilka lat temu wulkan pochłonął rodzinę, która szła po niebezpiecznym kraterze.
Zejście na dno krateru to prawdziwa wędrówka w otchłań. Dno jest co prawda zbudowane z porowatej skały, ale poniżej znajdują się puste przestrzenie, ponieważ napierają tam stężone gazy pod ogromnym ciśnieniem, powodując erozję cząsteczek i powstawanie pustych komór. Mimo tego groźnego sąsiedztwa, obok Solfatary wyrosło kilkudziesięciotysięczne Pozzuoli. Tuż obok, za tym klifem, kryje się drugi niespokojny wulkan – Pisciarelli. Dziesięć lat temu właściciele musieli zamknąć ten hotel, porzucając dorobek życia. Widać gorącą parę wydobywającą się z otworów. Ma na pewno ponad 100 stopni. To ona powoduje osadzanie się soli. Po latach ciągłych wyziewów wszystkie ściany są pokryte grubą, białawą warstwą o gryzącym zapachu siarki. Woń jest bardzo intensywna, może kojarzyć się z zapachem zepsutych jaj. Jest nieprzyjemna, drażniąca, lepiej długo tu nie przebywać. Kilka lat temu Pisciarelli był prawie niewidoczny. Dziś ma ponad 40 metrów kwadratowych i co dzień uwalnia 600 ton gazów oraz pary wodnej, tworząc efektowne fumarole. Kiedy w wyziewach coraz wyraźniej dominuje jeden składnik, może to świadczyć o zbliżaniu się magmy do powierzchni. Każde zmiany mogą wskazywać, że pod ziemią coś się dzieje i zapowiadać erupcję. Po wielu dokładnych analizach naukowcy nie mają wątpliwości. Na polach flegrejskich wkrótce dojdzie do erupcji. Dla mieszkańców to katastrofa. Ignimbryt kampanijski to pozostałość po największej w dziejach erupcji pól flegrejskich. Wulkan wyrzucił wtedy ponad 300 km sześciennych magmy. Z zastygającej chmury gorejącej powstało miliony ton porowatej skały. Naukowcy odkryli też, że 15 tysięcy lat temu olbrzym ponownie się przebudził. Pozostałością tej drugiej erupcji jest skała wulkaniczna znana jako Tuf Neapolitański, z którego Grecy i Rzymianie zbudowali dzisiejszy Neapol. Jemu właśnie miasto zawdzięcza swój wyjątkowy charakter. Claudio Scarpati jest profesorem geochemii i wulkanologii. Tutaj można zobaczyć kilka wspaniałych przykładów. Fasadę kościoła Gesù Nuovo wykonano z bloków ignimbrytu kampanijskiego, podczas gdy za mną znajduje się kościół Świętej Klary, w całości zrobiony z żółtego tufu neapolitańskiego. W pewnym sensie bryła miasta ma swój negatyw pod ziemią, w kamieniołomach, skąd wydrążono bloki skalne. Claudio Scarpati zwraca też uwagę na inny przykład sprytu i pomysłowości Rzymian. Arcydzieło wyżłobione w skale wulkanicznej na drugim końcu miasta. Znajdujemy się w gigantycznym rezerwuarze wody pitnej. 15-metrowe filary robią imponujące wrażenie. Mieściło się tu 12 milionów litrów wody przeznaczonej dla rzymskiej floty stacjonującej niedaleko, w Capo Miseno.
To jedyny zbiornik z czasów rzymskich w całości wykuty w skale. Tuf neapolitański ma jednak jedną wadę. Przepuszcza wodę. Aby uszczelnić mury, Rzymianie wpadli na genialny pomysł. Pokryli je specjalną cementową zaprawą, znaną jako cocciopesto. Cocciopesto jest mieszanką trzech składników. Kawałków cegły, wapna gaszonego i najważniejszego, pucolany. Pucolana to pył wulkaniczny, którego jest tu pod dostatkiem. Po zastygnięciu cocciopesto tworzy szczelną powłokę zatrzymującą masy wody w rezerwuarze. Erupcja superwulkanu z pól flegrejskich zniszczyłaby wszystko, co Neapolitańczycy z takim mozołem budowali przez stulecia. A to przecież nie jedyne zagrożenie. Nad okolicą góruje inny olbrzym, przypominając, jak niebezpieczne jest życie w jego cieniu. Wezuwiusz, potężny sąsiad, który w każdej chwili może uwolnić swoją furię. Pamięć o jego ostatniej erupcji z 1944 roku wciąż jest żywa. Przez 11 dni ogień Wezuwiusza trawił całe wioski. Życie straciło wtedy 26 osób. Potem wulkan zamilkł. Ta głucha cisza niepokoi naukowców, którzy od połowy XIX stulecia obserwują go przez lupę. To na zboczach Wezuwiusza narodziła się współczesna wulkanologia. Mauro Di Vito, podobnie jak jego znakomici poprzednicy, bacznie obserwuje szczyt, który w każdej chwili może wypluć tony popiołu. Dla nas, Neapolitańczyków, Wezuwiusz to wulkan w całym tego słowa znaczeniu. Żyjemy w jego cieniu, kształtuje wszystkie aspekty naszego życia. Nam jednak, którzy pracujemy na jego zboczach, każdy dzień przynosi coś nowego. Mauro Di Vito specjalizuje się w badaniu stratygrafii, warstw geologicznych Wielkiego Niszczyciela. Dla nas wulkanologów stratygrafia to lektura kronik wulkanu. Kartka po kartce poznajemy historię jego erupcji. Nagromadzone warstwy skalne pozwalają prześledzić historię aktywności wulkanu. Od najstarszej erupcji sprzed 400 tysięcy lat, aż po ostatnią z 1944 roku. Szara i czerwonawa warstwa odpowiada słupowi pyłu wyrzuconemu na wysokość 7 km, który opadł na dużym obszarze, docierając aż do Kalabrii. Ostatnią fazę erupcji pokazuje jasno-szara skała. Zbiornik magmowy zalała woda, powodując kolejne bardzo silne eksplozje. Dziś pozorny spokój Wezuwiusza nie usypia czujności naukowców. 700 wstrząsów sejsmicznych rocznie przypomina, że wulkan pozostaje aktywny i niebezpieczny. To urządzenie mierzy przepływ dwutlenku węgla i temperaturę gazu, co daje nam ogólne pojęcie, jak zmienia się cały system. To bardzo ważne, bo pozwoli wychwycić sygnał zwiastujący zwiększoną aktywność składników magmowych. Perché possiamo avere indicazioni sul fatto se ci sono componenti magmatiche che dzięki instrumentom tego rodzaju możemy słuchać, jak oddycha wulkan. Sentire il respiro del vulcano. Oddech wulkanu to gazy rozpuszczone w magmie. Kiedy są uwalniane do krateru, ciśnienie spada i rozszerzają się, tworząc pęcherzyki widoczne na powierzchni. Podobny mechanizm obserwujemy w butelce z wodą gazowaną. Kiedy otwierając ją, zmieniamy ciśnienie, gazy uwalniają się i wydostają na zewnątrz. Aby zrozumieć pochodzenie wulkanów i ich magmy, musimy cofnąć się o 250 milionów lat.
Na naszej planecie znajdował się wówczas jeden kontynent, Pangea. Z czasem, na skutek aktywności geologicznej, wyodrębniło się z niego kilkanaście płyt tektonicznych, które podzieliły się, tworząc znane nam bloki kontynentalne. Przyczyn tej aktywności trzeba szukać pod skorupą ziemską, grubą na 30 km. Niewiele, jeśli wziąć pod uwagę, że promień Ziemi wynosi 6000 km. Skorupę od jądra Ziemi, gdzie temperatura sięga 5000 stopni Celsjusza, oddziela płaszcz, którego górna warstwa ma grubość 650 km. Jest on zbudowany z płynnych skał, przypominających ruchome chodniki, po których przesuwają się płyty skorupy ziemskiej. Proces ten znamy jako ruchy konwekcyjne. Od milionów lat płyty przesuwają się o kilka centymetrów rocznie, ślizgają się, odsuwają od siebie albo zderzają. We Włoszech płyta afrykańska wsuwa się pod euroazjatycką. Temu zderzeniu geologicznych tytanów towarzyszą temperatury tak wysokie, że część skał litosfery się topi. To proces subdukcji polegający na tym, że płynna skała, magma, gromadzi się w zagłębieniach skorupy ziemskiej do czasu, gdy pod wpływem ciśnienia wydostanie się na powierzchnię, tworząc wulkan. Podczas erupcji magma uwalnia nadmiar energii i gorąca, w ten sposób przywracając równowagę na planecie, czemu jednak towarzyszy zniszczenie życia na powierzchni Ziemi. Wezuwiusz i pole flegrejskie to dwa uśpione olbrzymy, z którymi mieszkańcy Zatoki Neapolitańskiej muszą się liczyć, ale nie jedyne. 500 kilometrów dalej, na Sycylii, znajduje się jeden z najaktywniejszych wulkanów świata, Etna. W przeciwieństwie do neapolitańskich kuzynów, ta góra gór o wysokości 3340 metrów nie zasypia ani na chwilę. W ciągu ostatnich 100 lat wybuchała prawie 80 razy. Eugenio Privitera od 37 lat regularnie wspina się na Etnę, zbierając próbki wulkaniczne. To lapille, po włosku lapilli, materiały piroklastyczne. Niewielkie, lekkie kamyki, w których znajdują się pęcherzyki powietrza. To z kolei popiół wulkaniczny, drobny, miałki, czarny piasek. Tu zaś widzimy sporą bombę wulkaniczną, choć jak na Etnę, która wyrzuca bomby wielkości samochodu osobowego, nie jest zbyt okazała. To bryły lawy formujące się w kanale wulkanicznym. Pęcherzyki powietrza rozszerzają się, a wydostając się na powierzchnię, wzbijają się w powietrze niczym pociski. Nad nimi zaś unosi się magma. Etna, olbrzym, który nie zna snu, stale formuje nowe kratery. Najnowszy, czwarty, bok kanułowa, pojawił się na szczycie wulkanu w 1968 roku. Ze wszystkich nieustannie wydobywa się palący oddech giganta. Zwróćmy uwagę na doskonale widoczną fumarolę. Dobrze widać też charakterystyczne żółte siarczane zabarwienie. Trzeba bowiem wiedzieć, że Etna produkuje rekordowe ilości tego pierwiastka i jego związków. Dziennie wydobywa się z niej średnio 4000 ton dwutlenku siarki. Dlaczego Etna, w przeciwieństwie do swoich neapolitańskich sąsiadów, jest stale aktywna? Co sprawia, że jest tak groźna? To dlatego, że znajduje się na styku wielu płyt tektonicznych. Do afrykańskiej i euroazjatyckiej dołączają tu mniejsze, tyrreńska i jońska. Pęcherzyki gazu łatwiej się w niej przemieszczają i szybciej wydostają się na powierzchnię.
To podstawowa różnica między Etną a Wezuwiuszem i polami flegrejskimi, gdzie magma jest znacznie gęstsza, bardziej lepka, a gazy pozostają w niej uwięzione. Przy powierzchni gromadzi się ich tyle, że tworzą spienioną masę, która pęka, wywołując gigantyczną erupcję. W przypadku Etny zaś pęcherzyki gazów łączą się i poruszają się kanałem szybciej niż magma. Docierając na powierzchnię, wybuchają i powodują niewielkie eksplozje. W ich wyniku z komina wulkanicznego wydostaje się też lawa. Uwolniona od gazów rozszerza się i wylewa. Stąd mowa o erupcji wylewnej lub efuzywnej. Ostatnio jednak wulkanolodzy ostrzegają, że Etna wykazuje objawy niepokojącej gorączki. Jedno z najświeższych odkryć potwierdza, że w ostatnich dziesięcioleciach skład chemiczny magmy w Etnie się zmienia. Wzrasta zawartość potasu, a spada sodu. Ta nowa wariacja chemiczna może być przyczyną rosnącej liczby erupcji eksplozywnych, a spadającej efuzywnych, co obserwujemy od kilku lat. Ta zmiana niepokoi naukowców, którzy wypracowali metody obserwacji Etny dostosowane do specyfiki wulkanu. Jak idzie? Dobrze. Sprawdzam odczyty, ale nie widzę większych zmian. Interesują nas szczególnie zmiany pola grawitacyjnego Ziemi. To podstawowy czynnik pozwalający śledzić aktywność wulkanu. Tu znajduje się nasz grawimetr, dzięki któremu rejestrujemy ruchy podziemnych mas magmowych. Możemy określić nie tylko źródło, ale także objętość masy, która szykuje się do eksplozji. Mimo niebagatelnej powierzchni 1200 km2, Etna jest jednym z najpilniej obserwowanych wulkanów świata. Dziesiątki stacji na bieżąco rejestruje jej aktywność. Jednak nawet najbardziej precyzyjne urządzenia nie wystarczą, by przewidzieć zachowanie smoka liczącego ponad 1,5 miliona lat. Potrzebne są badania i analizy takie jak te, które Eugenio prowadzi w miejscu przed laty naznaczonym przez Etnę. Z punktu widzenia wulkanologa, Valle del Bove to skansen, muzeum pod gołym niebem. Ta gigantyczna rozpadlina ma 5 km szerokości i 10 długości. Dzięki Valle del Bove możemy zobaczyć, jak 160 tysięcy lat temu wyglądało wnętrze aktywnego wulkanu. Dzisiejsza dolina tysiące lat temu była olbrzymim wulkanem, który zapadł się pod własnym ciężarem. Z jego wnętrza wypłynęły wtedy strumienie lawy, tworząc żyły magmowe nazywane dajkami. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy we wnętrzu wulkanu. Otaczają nas same skały wulkaniczne. W pewnym momencie pod wpływem ciśnienia magma zaczyna się rozszerzać i wypełniać szczeliny. Następnie podnosi się, w końcu wydostając się na powierzchnię. Stąd właśnie te magmowe żyły w szczelinach. Dajki pozwalają więc odtworzyć, co działo się wewnątrz wulkanu podczas erupcji. Dzięki stałej aktywności Etny wulkanolodzy na co dzień śledzą aktywność żywego wulkanu i mogą obserwować nawet minimalne zmiany zwiastujące erupcję. A ostrzeżenia w okolicach Neapolu się mnożą. To 175 km od Etny, na głębokości 3,5 tysiąca metrów, drzemie Marsili,
największy podwodny wulkan Europy. W archipelagu Wysp Liparyjskich na wysokości Panarei ze snu budzi się kolejny olbrzym, niepokojąc środowisko naukowe. Pierwsze sygnały podwodnej aktywności odkrył w 2002 roku wulkanolog Francesco Italiano w ramach misji Instytutu Ochrony Środowiska. Widzisz, Arnaldo? Te pęcherzyki powietrza świadczą o intensywnej emisji hydrotermalnej. To przede wszystkim dwutlenek węgla i siarkowodór. Czujesz ten charakterystyczny zapach siarki? On właśnie przykuł naszą uwagę, kiedy pierwszy raz badaliśmy okolice Panarei. Nie wiedzieliśmy, co kryje się pod powierzchnią. Aktywność podwodnego wulkanu to zła wiadomość. Sądzono, że wygasł 600 tysięcy lat temu. Byliśmy zdumieni, kiedy odkryliśmy, że na skutek nagromadzenia magmy kominy podniosły się o jakieś 3-4 metry. To był dla nas szok. Nagle okazało się, że w prastarych systemach trwa aktywność, co każe zweryfikować naszą wiedzę o układach hydrotermalnych. Przez stulecia na głębokości 70 metrów uformowało się ponad 200 kominów hydrotermalnych, zbudowanych głównie z tlenku żelaza, o czym świadczy ich czerwonawo-żółte zabarwienie. Dla badaczy właśnie tutaj Francesco Italiano dokonał niezwykłego odkrycia. Sono dei granellini formati da... To ziarnka skalne, nazywane ooidami, uformowane przez drobinki tlenku żelaza, tworzące powłoki otaczające okruch mineralny. Podobne formacje sfotografowano na Marsie. Wiemy, że na Ziemi początki życia są związane z systemami hydrotermalnymi. Obecność podobnych formacji na obu planetach może świadczyć, że na Marsie też istnieją jakieś formy życia. Podwodny wulkan przy Panarei stał się dziś olbrzymim laboratorium badawczym. Ta część Morza Tyreńskiego to istny tygiel aktywności wulkanicznej. Na wprost Panarei wyrasta z morza inny wulkan od stuleci siejący strach. Stromboli. To jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Ziemi. Co kilkanaście minut wypluwa ognistą lawę, czemu zawdzięcza nazwę latarni morskiej. Zaliczany do stratowulkanów został uformowany przez warstwy materiałów piroklastycznych wyrzucanych przy kolejnych erupcjach. Dziś ma 926 metrów wysokości. Wulkanologów jednak bardziej niepokoi jego północny stok, Przara del Fuoco. Zbocze o długości kilometra schodzi do morza pod kątem 45 stopni, co sprawia, że jest wyjątkowo niestabilne. W grudniu 2002 roku ziściły się obawy ekspertów. Dwadzieścia milionów metrów sześciennych ziemi runęło do morza. W promieniu 40 kilometrów powstała 6-metrowa fala, powodując tsunami. Dziś naukowcy znają przyczynę tej katastrofy. Wzbierająca magma zdeformowała część wulkanu, który zaczął w tym miejscu pęcznieć. Kiedy skała osiągnęła punkt krytyczny, zaczęła pękać, co z kolei spowodowało obsunięcie się terenu do morza, a w rezultacie tsunami. Mauro Rosi jest wulkanologiem. Razem ze swoim zespołem opracował technologię, która pozwala kontrolować niestabilne zbocze.
Jaki jest odczyt? Szara jest stabilna. Radar wysyła odczyt za odczytem, dzięki czemu naukowcy przez całą dobę śledzą najmniejsze ruchy wulkanu. Radar na Szara del Fuoco działa jak fotokopiarka, wysyłając kolejne obrazy zbocza. Jeśli pojawiają się różnice, oznacza to, że ściana może runąć. Pod tsunami z 2002 roku Mauro Rosi zaczął badać historię Iddu, bo tak bywa też nazywany wulkan Stromboli, i trafił na opowieść Petrarki o tragedii, która w XIV wieku nawiedziła Neapol. Mieszkańców miasta obudził potężny wstrząs. A kiedy rano udali się do portu, zobaczyli w morzu dziesiątki straszliwie okaleczonych ciał. Petrarka napisał: dryfowały po wodzie niczym porozbijane jajka. Kiedy pojawiło się podejrzenie, że za tym nieoczekiwanym, śmiercionośnym przypływem stoi Iddu, udałem się na Stromboli szukać dowodów na tsunami, do którego wtedy tu doszło. W miejscowości Stromboli, pogrzebanej 4 metry pod ziemią, naukowiec znalazł dowody kataklizmu sprzed 700 lat. Interesuje nas szczególnie ta brązowawa warstwa pochodzenia wulkanicznego. Zwłaszcza ta warstwa piasku, w której znajdują się zaokrąglone kamienie. Obecność tej warstwy w tym konkretnym miejscu potwierdza bez żadnych wątpliwości, że doszło tutaj do tsunami. Dzięki datowaniu radiowęglowemu udało się ustalić, że warstwa znajdująca się poniżej pochodzi z połowy XIV wieku, co zgadza się z opowieścią Petrarki o tsunami w Neapolu. Na podstawie grubości i rozłożenia warstwy Mauro Rosi stwierdził, że fala tsunami przekraczała 20 metrów. W 2019 roku podobna fala omal nie pochłonęła tych wodniaków. Od tamtej pory na wyspie obowiązuje stały alert. Po latach badań Mauro Rosi nie ma już wątpliwości, że mordercza fala, która w XIV wieku dotarła do Neapolu, znów może zagrozić miastu. Gdyby w przyszłości na skutek osunięcia się zbocza Szara del Fuoco nastąpiło tsunami, jego główny impet byłby skierowany na północ, a fala dotarłaby do Neapolu w 20 minut. Wystarczyłoby zaledwie 20 minut, by gigantyczna fala wywołana przez erupcję wulkanu Stromboli zniszczyła port w Neapolu i jego okolice. Prawdziwa katastrofa. Pola flegrejskie Wezuwiusz, Etna, podwodny wulkan Panarei, Stromboli. Dla 3-milionowej populacji Zatoki Neapolitańskiej każdy dzień może oznaczać tragedię. Mieszkańcy doskonale zdają sobie z tego sprawę, bo każdy tu zna historię Pompejów. W nocy z 24 na 25 października 79 roku Pompeje, położone 30 km na południe od Neapolu, pochłonął ogień piekielny. To Wezuwiusz obudził się z 800-letniego snu.
Dziś, prawie po 300 leciach wykopalisk, ruiny miasta wciąż stanowią dla badaczy źródło nowych ustaleń i wiedzy. Claudio Scarpati na miejscu analizuje przebieg erupcji i jej niszczycielskie działanie na mieszkańców Pompejów. Na końcu tej starożytnej drogi zachowały się geologiczne ślady pozwalające precyzyjnie odtworzyć przebieg katastrofy. Widzimy tutaj kolejne pokłady pochodzące z 79 roku naszej ery. Uwagę zwracają dwie główne warstwy. Niższa jest zbudowana ze skał pumeksowych różnej wielkości. Potem, równo jak nożem ciął, zaczyna się druga warstwa uformowana przez zbity popiół wulkaniczny. To dwie główne fazy erupcji. Dzięki tym obserwacjom naukowcy odtworzyli pierwszą fazę. Skomina wulkanu z prędkością 400 metrów na sekundę wystrzelił słup zawierający tony pyłu i skał wulkanicznych. Uderzył z siłą rażenia 50 tysięcy razy większą niż bomba atomowa zrzucona na Hiroshimę. Z obliczeń naukowców wynika, że Wezuwiusz wyrzucił z siebie 10 miliardów metrów sześciennych pumeksu i gazów. Pióropusz wzbił się na wysokość 32 kilometrów. Tam niszczycielski słup przybrał formę korony pinni. Stąd nazwa typu erupcji. Pliniańska. W pierwszej fazie erupcji na mieszkańców miasta spadł grad skał pumeksowych. Zginęli na miejscu, a ich ciała do dziś stanowią przejmujące świadectwo rozpaczliwej próby ucieczki przed niszczycielskim żywiołem. Podczas wykopalisk prowadzonych w XIX wieku naukowiec Giuseppe Fiorelli opracował metodę, dzięki której ciała pozostały nienaruszone. Na głębokości 5 metrów w popiele wulkanicznym trafił na jamę, której kształt wydał mu się dziwny. Po skrupulatnym badaniu zorientował się, że to szczątki ofiary. Tak naprawdę ciało uległo rozkładowi, a forma odciśnięta w zbitym popiele stanowiła negatyw. Fiorelli wpadł więc na pomysł, by wypełnić gipsem pustą przestrzeń. Zastygła masa stawała się wierną rzeźbą zmarłego. Widzimy twarz, całą postać, jej ułożenie. Dla nas to bezcenne źródło informacji o tym, jak przebiegały ostatnie sekundy życia tych osób, co z kolei pozwala ustalić dokładną przyczynę zgonu. Po 19 godzinach śmiercionośnego deszczu popiołu erupcja zmieniła charakter i weszła w drugą, jeszcze bardziej niszczycielską fazę. Ciśnienie gazów spadło, a wraz z tym zaczął opadać pióropusz zawieszony 32 kilometry nad ziemią. Nie mogąc udźwignąć własnego ciężaru, masa runęła, uruchamiając lawinę piroklastyczną. Fala ognia i pyłu pędziła z prędkością 240 km na godzinę, pochłaniając wszystko na swojej drodze. W ruinach tej rzymskiej willi archeolodzy odkryli ofiary drugiej fazy erupcji. Para do końca trzymała się razem, jakby desperacko próbowali wzajemnie się ochraniać przed żywiołem.
Tę parę otoczyła chmura wysokości kilkudziesięciu, może nawet kilkuset metrów, zawierająca popiół, pumex i gaz wulkaniczny o temperaturze jakichś 100 stopni. Prawdopodobnie zmarli w ciągu kilku minut na skutek uduszenia pyłem znajdującym się w chmurze piroklastycznej. Badając ruiny starożytnego miasta, Claudio Scarpati szuka wskazówek na przyszłość i, jak wszyscy naukowcy, pyta z niepokojem, czy Neapol będzie drugimi Pompejami. Pokolenia urodzone po 1944 roku nigdy nie widziały wezuwiańskiej erupcji. Nigdy nie widziały nad nim sławetnego pióropusza. Wydaje im się, że wulkan jest niegroźny, pogrążony w głębokim śnie. Tymczasem Wezuwiusz jest czynny, w każdej chwili może wybuchnąć. Nie wiemy kiedy, ani jak silna będzie erupcja, ale na pewno nastąpi. Największą obawę wciąż jednak budzą pola flegrejskie. Po zmroku naukowcy czujnie nasłuchują, czy drzemiący olbrzym, od którego zależą losy milionów mieszkańców, nie zamierza się przebudzić. Tej nocy Enrica Marotta, uzbrojona w kamerę termiczną, sprawdza wrzący wulkan Pisciarelli. Istnieje bezpośredni związek z temperaturą w komorze magmowej a promieniami słonecznymi, dlatego badania należy prowadzić nocą. W tym momencie temperatura osiągnęła maksymalny poziom, 85 stopni. Jeśli przesuniemy kamerę i skupimy się na fumarolach, zauważymy intensywną emisję gazów, której nie obserwowaliśmy 10 lat temu. Dlatego wysyłamy tam drony. Dron z wysokości 100 metrów filmuje wulkan i jego otoczenie, gęsto zabudowane miasto. To obszar o powierzchni 1 km². Jak na dłoni widać wszelkie anomalie termiczne. Obserwując, czy się pogłębiają, czy znikają, analizujemy cały system. Enrica powtarza badanie co miesiąc. Aktywność wulkanu rośnie, budząc niepokój o przyszłość mieszkańców miasta i regionu. Erupcja to nie jedyne zagrożenie związane z wulkanami. Niedaleko Pisciarelli leży miejscowość Pozzuoli, gdzie w latach 80. nietypowe zjawisko geologiczne wywołało potężną panikę. Ma ono związek z napełnianiem lub opróżnianiem podziemnej komory magmowej. Napełnianie się komory powoduje deformację skały, która unosi się, czemu towarzyszy powstawanie szczelin, które mogą pojawiać się także na powierzchni, a także trzęsienie ziemi. Gorące powietrze wydostaje się na zewnątrz w postaci fumaroli. Odwrotne procesy zachodzą, gdy komora się opróżnia. Powierzchnia skał się zapada, zupełnie jakby wulkan oddychał. Mauro Di Vito wie, że w Pozzuoli wulkan oddychał już wcześniej. Badając ruiny rzymskie przy porcie, znalazł ślady tego w świątyni Serapisa. Naukowca zaintrygowały niewielkie otwory w kolumnach na wysokości 6 metrów. Co nam mówi ta kolumna? Że na tej wysokości przywarły do niej mięczaki, których pozostałością są te zagłębienia.
Il mare era arrivato a quella curva. Andando a to zaś oznacza, że poziom morza musiał się podnieść do tej wysokości. Badając pozostałości organizmów żywych, udało się stwierdzić, że trwało to długo, od czasów rzymskich aż po XIII wiek. Naturalnie w momencie budowy świątynia znajdowała się na suchym lądzie. Jednak na skutek ruchów wulkanu ziemia się obniżyła i morze zalało okolice. Wieki później gazy gromadzące się w podziemnej komorze wypchnęły skorupę ziemską, która odzyskała dawny kształt. Tutaj to nie morze zmienia poziom, tylko ląd. Naukowiec nie ma wątpliwości. Po panice z lat 80. krajobraz pod Cuoli znów może się zmienić. W 2006 roku zaczęło się powolne wypiętrzanie skorupy ziemskiej, któremu towarzyszyły ruchy sejsmiczne. W 2018 roku procesy nabrały przyspieszenia i trwają do dziś. Od 2006 roku do dziś różnica poziomu w centrum pod Cuoli wynosi 70 cm. A choć to niepokoi, nie możemy określić, kiedy nastąpi erupcja, za kilka miesięcy czy dekad. Che la prossima eruzione verrà domani, fra sei mesi, fra vent'anni. Gdyby do niej doszło, zapewne przebiegałaby następująco. Utworzyłby się słup o wysokości 20 km. Wiatr niósłby wielkie bloki magmy i tony popiołu aż do Neapolu i dalej. Trzydzieści minut na ewakuację. Tyle czasu wulkan dałby 3-milionowej populacji Zatoki Neapolitańskiej. W centrum kryzysowym pod Cuoli ekipy czuwają i są w ciągłej gotowości. W razie erupcji miasto jest najbardziej zagrożone. Grazie a tutti per essere venuti oggi qui Mauro Rosi, wulkanolog ze Stromboli, nadzoruje przygotowania. Co dwa miesiące spotyka się z funkcjonariuszami obrony cywilnej oraz wolontariuszami, dopracowując plan ewakuacji 120-tysięcznej populacji. Jeśli zostanie ogłoszony alarm pomarańczowy, na całym obszarze pól flegrejskich mieszkańcy będą ewakuować się albo swoimi pojazdami, albo o własnych siłach, bądź przy wsparciu służb. Na papierze wszystko wygląda ładnie, ale na razie nikt nie sprawdził, jak w praktyce przebiegłaby ewakuacja. Problem stanowi nie tylko logistyka. Nie wiadomo, czy mieszkańcy przywiązani do swojej ziemi zgodziliby się ją opuścić, nawet w obliczu zagrożenia. Wolałbym umrzeć na swojej ojczystej ziemi, tu, gdzie są pochowani moi przodkowie. To się ma we krwi. Rodzisz się, żyjesz i umierasz w tym samym miejscu. Słowa naukowców niepokoją, ale pożyjemy, zobaczymy. W Zatoce Neapolitańskiej wulkany stanowią nieodłączny element krajobrazu i codzienności. Mieszkańcy wiedzą, że muszą się liczyć z ich gniewem, ale mimo to, a może dlatego, korzystają z życia. Ich kultura, religijność i tradycje dobrze odzwierciedlają tę ambiwalencję. Stanowią jedność z tą ziemią pobłogosławioną przez bogów i nic z tego nie zmieni. Dziś naukowcy nie mają wątpliwości. Odliczanie już się zaczęło. Mogą jedynie próbować zmniejszyć rozmiary tragedii. Walka prowadzona na wszystkich frontach doprowadziła ich do zaskakującego odkrycia w okolicach podwodnego wulkanu Panarei. Siamo sulla faglia. Tym razem dokonali go biolodzy. Simon. Sprawdzisz, czy to tutaj?
Tak, to te same kominy co w 2015. E ora qua c'è qualche bomba. Do badania obszaru, na którym odkryto 200 kominów, naukowcy posługują się podwodnym dronem ROV wyposażonym w kamerę i mechaniczne ramię. Dzięki temu mogą z bliska obejrzeć każdy szczegół. To kominy odkryte 5 lat temu. Zdumiewające, jak wiele organizmów znajduje sprzyjające warunki w środowisku, które należałoby uznać za ekstremalne. Spodziewamy się, że woda ma tam odczyn kwasowy, a stężenie dwutlenku węgla jest wysokie. Mimo to widać tam duże kolonie organizmów żywych, które musiały się przystosować do tych warunków. Zaskakujące. Wydawać by się mogło, że życie tutaj jest niemożliwe. Wytłumaczenie tego zagadkowego fenomenu znaleźli biolodzy. Odkryli bakterie żywiące się minerałami powstałymi z gazu, które z kolei służą za pożywienie pozostałym gatunkom. To znak, że nawet w środowisku wulkanicznym, gdzie erupcja niesie śmierć i zniszczenie, życie może się odbudować. Postęp naukowy odegra kluczową rolę w rozwiązaniu paradoksu Zatoki Neapolitańskiej, gdzie bliskość wulkanów pozwala doświadczać niezwykłości Ziemi, gdzie koniec jednego świata może oznaczać początek drugiego.